Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto i Spiritfarer, czyli gra, która, powiem szczerze, rzekła mnie od pierwszego po prostu trailera. Długo mogę opowiadać, ale ogólnie mówiąc skrótowo, jest to gierka, w której wcielamy się w bohaterkę imieniem Stella, która zostaje nowym tytułowym Spiritfarerem, co na polski mogę przetłumaczyć jako przewoźnik dusz. Naszym celem będzie tu zaprzyjaźniać się z zaginionymi duszami, pomagać im odnaleźć spokój i szczęście, budować własną barkę, aż w końcu doprowadzić ich do ich, w sumie do ich końca. Do wrót, które są jednocześnie początkiem i końcem. Miejsca, w którym zaznają wiecznego spokoju. Ale co tu będę dużo opowiadał, powiem szczerze, gra mnie naprawdę, jak mówiłem, urzekła od pierwszego trailera, potem jeszcze zobaczyłem, jak siostra trochę pogrywa na konsoli. No i oto jestem. I zapraszam do mnie już pięknego intra oraz, mam nadzieję, równie wspaniałego gameplayu. I oczywiście, gra niestety polskiego języka nie ma, ale ja postaram się wam tłumaczyć wszystko na bieżąco, tak więc ja się już nie odzywam i zapraszam właśnie do pięknego wprowadzenia. A i patrzcie, jaki ładny kotek tutaj był. To będzie nasz towarzysz podróży imieniem Daffodil. Taki koteczek, widzicie, ładny. No, a tu mamy Harona, dotychczasowego przewoźnika. No, więc szybciej. O, nareszcie. Myślałem przez jakiś czas, że nigdy się nie obudzisz, mały, czy maleńka, czy little one, nie wiem, jak to przetłumaczyć do końca. Przez najłatwiej chyba małą istotą. Jaką ironią to nie było, czyż nie? Nazywam się Haron. Przewoźnik dusz. Cóż, tym byłem, dopóki ty się tu nie zjawiłaś. Nie mogę powiedzieć, że jest mi przykro, gdyż odchodzę, ale nadal mam parę rzeczy, które muszę dokończyć w tym miejscu. Obawiam się, że będziesz musiała przejąć rzeczy w tym miejscu, w którym je zostawiłem. Jest to w końcu mój ostatni dzień. A ty jesteś? Stella. Witaj, Stella. Widzę, że przyprowadziłaś tu ze sobą przyjaciela. Jak się zwie? Daffodil. Widzisz, nawet on mówi imię. Daffodil. Musiałbym sobie przypomnieć, jaki to jest rodzaj kwiata, bo taka właśnie ciekawostka, to jest jakiś kwiat. Chyba to nie był mlecz, ani nic tego typu. Ale jednocześnie jestem pewien, że skądś kojarzę tą nazwę. I może jakiś żonkil czy coś tego typu? Nie wiem. Aż powiem szczerze, zrobię coś, czego zazwyczaj nie robię. Włączam właśnie tłumacza szybko i zobaczę, co to oznacza. Narcyz. Okej, czyli kot ma na imię Narcyz albo żonkil. Ciekawe. Ładne imię, tak czy tak. Dobra, więc kontynuujemy. Okej. Wasza dwójka będzie w takim razie dzielić ciężar i przejmiecie go ode mnie. Jak już mówiłem, za parę minut zniknę z tego świata. I dlatego ty tu jesteś. Będziesz nowym przewoźnikiem dusz. Słuchaj, twoje zdanie będzie daleko od łatwości. Ale tak czy siak, dobra, tutaj trochę się pogubiłem w tym wszystkim. Idź, pozbieraj zagubione dusze, czy zagubione duchy, porozmieszczane na wyspach. I gdy są już gotowe, przyprowadź je z powrotem tu. Umierające dusze nie mogą przejść dalej samemu. Będziesz musiała pomóc im wypełnić ich ostatnie prośby i być na ich każde zawołanie aż do ich ostatniego oddechu. I patrzcie, tu jest to piękne miejsce, w którym będziemy przeprowadzać właśnie zaginione dusze. Ten wielki, okrągły most Otan to Everdor, to można najłatwiej przetłumaczyć jako wieczne drzwi, czy tam coś tego typu. Alfa i Omega. Inaczej mówiąc, alfa, wszędzie się wszystko
A, gdzie wszystko się zaczyna. Omega, gdzie wszystko się kończy. Tu, to tu wszystkie zdania będą zakończone. I gdzie egzystencja spotyka swój kres. Nie ma zadania bardziej istotnego niż to jedno. Nie wiem, nigdy tego nie zapominaj, Stella. A, jest jeszcze coś, co muszę ci przekazać. I patrz, jakie ładne światełeczko, które dostajemy. No, bądź ostrożna z tym. To wieczne światło. Symbol twojego statusu w tym świecie. I jedyne narzędzie, którego kiedykolwiek będziesz potrzebować. Czekaj, co ty robisz? Jak mocno niestosownie. I patrzcie, kotek też sobie zdobył światełko. Cóż, to raczej zakończa tą sprawę. Wieczne światło pomoże ci przez twoje, wśród twoich podróży. To będzie światło, które świeci ci w ciemności. Ostatnia nadzieja. Nie wiem, jak tej umarłych. Tak można chyba to przetłumaczyć. I patrzcie, jak ładnie świecia sobie. Nie, ta gra po prostu jest piękna pod każdym względem. I w ten sposób właśnie my i kotek jesteśmy połączeni z tym światłem. I na wstępie jeszcze powiem taką ciekawostkę. Da się tutaj prawdopodobnie grać w koopie, gdzie właśnie drugi gracz steruje kotem, sądząc po sterowaniu. Może kiedyś zobaczę, jak to będzie wyglądało, zapraszając, nie wiem, kogoś, czy to Helgę, czy to Bopa, czy siostrę. Ale jednak głównym, powiedzmy, zamysłem serii będzie to, żebym po prostu grał sobie na spokojnie, przechodził to wszystko, zajmował się przygodami samemu, bądź z kimś, to już mniejsza. Ale właśnie, żeby to było regularnie, a nie jak zazwyczaj gdzieś. Jest to koło, że muszę czekać, aż inni będą mieli czas, a więc dobra. Nadzieja jest płomieniem. Światłem, które nigdy nie gaśnie, coś tego typu, przynajmniej słabnie. Jakby to nazwać inaczej, promieniem wieczności, coś tego typu. Jest ciężkie i nieprzekonujące. Przynajmniej jest ciężkie i nieprzekonujące, ale nie ma większego obowiązku niż ten jeden. Ojej, brakuje mi słowa. A, los zaginionych dusz spoczywa na twoich ramionach. Słuchaj, też byłem przeciążony tym wszystkim na początku. Po prostu próbuj się skupić. Po prostu wykonuj jeden krok naraz, czyli kroczek po kroczku, inaczej mówiąc. W końcu przywykniesz do tego miejsca. Przywykniesz do tych wszystkich momentów. W końcu jesteś nowym przewoźnikiem dusz. O, ostatnia sprawa. Kiedy zniknę, musisz znaleźć swój własny statek. Mój nie jest do ciebie dostosowany. I pomału zacznie on zanikać, gdyż stąd odejdę. Może odnajdziesz jeden niedaleko stąd, jeśli będziesz wiosłować w dobrym kierunku przez jakiś czas. Prawdopodobnie. Już czas. A to nadchodzę. Żegnaj, Stella. I powodzenia. Będziesz tego potrzebować. Nie no. Ja ile razy bym tego nie widział, dalej uważam, że to jest piękne. Bądź co bądź. Po prostu mówię, ta gra mnie kupiła w momencie, kiedy już to ujrzałem. I w ten oto sposób Charon odszedł z tego świata. I proszę, w tym momencie światło zmienia się w wiosło. Tym samym rozpoczynając naszą podróż po krainie właśnie Spiritfarera. I znowu kotek się bawi światełkiem. Takie standardy. Dobra, jesteśmy w pierwszej lokacji. Spacer skacze, wsadem chodzę standardowo. O. Mogę wpaść do wody, okej. Jak kłócam, to chyba... O, przerzucił E, mogę głaskać kota. Fajne. Pod R mam jakiś ekwipunek. Mhm.
Naciśnij spację, żeby skakać, trzymaj, żeby skakać wyżej. Takie standardowe. Aha. I trzymaj W, żeby wspinać się przez platformy. S i spacja, żeby spadać i... po prostu, żeby opadać. I patrz, to jest jakiś duch sarny, jelenia czy coś. I tajemnicza istota taka. A E to jest interakcja. No tak. E, żeby dokonać interakcji. I gra mi się zawiesiła. Czyżby? No. Coś się zepsuło, bo nie mogę nic zrobić. Takie trochę... szkoda, szczerze. Ej, bo już liczyłem na to, że się uda cokolwiek, a teraz... no, najprościej w świecie klawiatura jest nieresponsywna, tak więc widzimy się za chwilę, gdy już to wszystko naprawię. No dobra, powróciłem, jak widzicie, już w to miejsce. Musiałem niestety zrobić twardy restart gry, tak zwany, czyli Alt F4. I przymusić się do tego, żeby wszystko zrobić od początku. I co teraz? Okej, dobra, tym razem nie zepsułem, poczekałem na powrócenie, teraz klikamy E. I zaczyna się rozmowa. Stella. A, zepsułem. Dobra, czyli nie mogę naciskać spacji. Stella. To naprawdę ty. Wstań proszę i pozwól na siebie popatrzeć. Wyglądasz świetnie. I Daffodil jest tutaj też, z tego co widzę. Okej, Lintroller, nie wiem co to jest. Oj, siostra wrzeszczy. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Pozwólcie, że sprawdzę to słowo. I już mam w sumie tłumacza włączonego. Aha. Wałek do kłaczków. A, dobra, mniejszego. A, dobra, teraz zrozumiałem. Wygląda na to, że będziemy musieli odnaleźć wałek do kłaczków w takim wypadku. Teraz to już rozumiem, po prostu chodzi o to takie... wiecie, jak jest taki klejowy wałek, który służy do wybierania sierści z ubrań. Ale okej. Może nie być, to wszystko może nie być aż takie oczywiste. To ja, Gwen. Bardzo się cieszę, że mnie odnalazłaś. Ale jeśli tutaj jesteś, oznacza to... o... jesteś nowym przewoźnikiem dusz. Ty jesteś tą, która zastąpi Harona. Próbowałam się go pozbyć od kiedy... próbowałam się go pozbyć i tylko sama tutaj trafiłam przez przypadek. Zostałam uwięziona na tej odrażającej wyspie przez jakoś ponad... przez jakoś tydzień. Żyjąc tylko i wyłącznie w sardynkach i cygarach, czy tam papierosach, zależy się od tego, jak kto woli tłumaczyć. Zabawne. Jak kiedyś to ja byłam tą, która wyciąga cię z kłopotów. Przy okazji widzicie, jak słodko się bawi tym światełkiem kotek? Widzę, że posiadasz wieczne światło ze sobą. Oczywiście. Widzisz tą łódź o tam? I mamy pływające złomowisko, z tego co widzę. Właśnie tą, tak? Widzę, co z nią? No, jest trochę zaniedbana. Ale przejmijmy nad nią kontrolę, czy coś tego typu, czym zajmijmy się nią. Jestem pewna, że to zadziała. W końcu jesteś przewoźnikiem dusz, coś tego typu. Okej, spotkaj mnie na pokładzie. Wyjaśnię wszystko. No i pobiegła sobie Gwen. Jesteśmy na stateczku, jak widzicie, w pięknym stanie. O, dzwonek. Dobra, czyli będę mógł sobie dzwonić. I wkurzać tym samym siostrę, jeśli będziemy grali razem. Ale póki co się tym nie przejmujmy. Idziemy. Tak, tutaj. Okej. Okay. Oto nadchodzi. Nawet się dzieje. Mam nadzieję, że moje... futrzany płaszcz nie będzie zbyt zniszczony, coś tego typu. I w tym momencie właśnie... zaginiona dusza, wcześniej anonimowa, przemienia się w swoją prawdziwą postać. Cudownie. Nie jestem tą, która skacze z radości, ale to... czuję się świetnie, coś tego typu. Dużo lepiej niż się spodziewałam, więc...
Z tego co widzę, ta łódź należy do ciebie teraz. Nie sądzisz? Dobrze. Jako, że jesteś teraz nowym przewodnikiem dusz, witanie zaginionych duchów, coś tego typu. Wiecie, ja to tłumaczę też trochę po swojemu. Jest teraz twoją nową pracą. I kiedy są już na pokładzie, przyjmą swoje prawdziwe formy. Cóż, taka jest moja teoria, tak czy jak... Czemu tak na mnie patrzysz? Musisz tu przyjść i dać mi solidnego przytulasa. Coś tego typu. Okej, czyli podchodzimy i tutaj mamy opcję. Prezenty, jedzenie, rozmowa, przytulas i samopoczucie. Więc tak, Gwen, nie wiem o niej nic. Poza tym, że jeśli jest, tak, jeśli jest... powiedzmy... na stroju neutralnym będzie tu pomagała... kupować jakieś tam płótna? Nie wiem, czy tam w sumie nasiona, znaczy jakie nasiona te, rośliny włókiennicze, coś tego typu. Jeśli jest w lepszym nastroju, będzie zbierała, tylko kupowała materiały, czy coś tego typu, czy tam nici. I używała jakiegoś krosna, nawet nie wiem jak to działa. I tu mam też właśnie poziom zadowolenia czy coś, ale może nie to. Teraz przytulas. Ona jest zaskoczona, co tu się dzieje. Nagle się cieszy, po przytulasie. Od razu lepiej. Chodź ze mną. Zobaczmy trochę. Popatrzmy sobie trochę na ten chaos. Okej. O, widzę, że strzałkami też mogę łazić. Dobra, fajnie. O nie. Co za bałagan. Przypomina mi... stary ogród ciotki Petunii. Piękny, niezorganizowany testament czyjejś leniwości, czy czyjegoś lenistwa. Tak najłatwiej to chyba przetłumaczyć. Albo po prostu dowód na niemożliwość pozbycia się czegokolwiek. W tym tempie... tak, nie wiem jak to jest Anirate, nie umiem tego do końca teraz przetłumaczyć. Może to wina tego, że bardzo wcześnie to nagrywam. Powinniśmy coś z tym zrobić. Albo moja alergia na kurz powróci. Pozwól mi, że się trochę zastanowię. Jest tylko jeden sposób, by to wszystko posprzątać. Musisz spotkać Alberta. Jest twoim lokalnym, czy naszym lokalnym stoczniowcem, czy stoczniowym. Ogólnie wiecie, tym, który zajmuje się statkami. Jego kawały są po prostu śmieciami, czyli badziewne. Ale jest jedyną osobą, która potrafi zająć się twoją łodzią. Powinniśmy udać się do stoczni Alberta. Musisz się zastanawiać, jak ruszyć tą łodzią. To jest bardzo proste, tak właściwie. Dobra. Chodź, dam ci klucz, który znalazłem na tej wyspie. Powinien odblokować kabinę tam z tyłu. Powinnaś odnaleźć tam projektor mapowy. Skąd wiem to wszystko? Cóż, planowałem jak stąd uciec, pamiętasz? A poza tym znasz mnie. Ciągle planuję jakieś rzeczy. Dobrze, czem bardzo. Dokładnie, coś tego typu, czem bardzo często. Nie, mniejsza z tym. Jak mówiłem, jest wczesna godzina, nie jestem do końca jeszcze przygotowany do tego wszystkiego. Okej. Idź, otwórz tą kabinę, Stella. Projektor mapowy powinien tam być... powinien być dosyć łatwy do użycia. I musisz się udać tylko do stoczni Alberta. Dobra, pozwólcie tylko jedną rzecz, muszę coś sprawdzić. Tutaj... w sterowaniu. Powinno gdzieś to być. Dobra, nie widzę tu niczego tego typu, więc... fajnie, ale... ja tu chcę móc zrobić ładnego screena, którego użyję jako miniaturki, a tutaj w tym momencie nie pozwala mi na to. Dobra. Screen na miniaturę jest jakiś. W takim wypadku idziemy. Okej, otwieramy. Projektor mapowy. I co teraz? Port Alt, coś tego typu. I okej, mam tu jakieś teraz coś. I muszę po prostu wybrać, prawdopodobnie tutaj. Stocznia Alberta. No i płyniemy. O, woła mnie.
Albo się cieszysz na mój widok. Z tego co rozumiem, ten statek jest napędzany siłą twojego wiecznego światła. W ten sposób on kursuje po oceanie i odkrywa zaginione dusze, czy tam zaginione duchy, nieważne. I tłumaczy to też, dlaczego nie mogłem nic zrobić osobiście. Przecież samemu. Musisz przyznać, jest to dosyć fascynujące. Słuchaj, wiem, że musisz być dosyć przygnieciona tym wszystkim. Haron, drzwi wieczności, przewoźnik dusz, to miejsce, łódź, ja będąca tutaj. To jest dosyć sporo. Musisz się zastanawiać, co się dzieje. Prawda jest taka, że sama do końca nie wiem. Ale jestem tu dla ciebie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ci pomóc i żebyś wyciągnęła sens jakikolwiek z tego wszystkiego. Jak wcześniej powiedziałam, chciałam opuścić tamto miejsce samemu, ale jakoś nie mogłam. Teraz, gdy cię widzę, zaczynam rozumieć czemu. Dam ci trochę przestrzeni teraz. Nie śpiesz się, żeby... raczej nie powstrzymuj się ze zwiedzaniem tego statku. Możesz nawet spróbować użyć wędki. Świat jest twoją ostrygą? Okej, to jest jakieś powiedzenie chyba, coś tego typu. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Aha. Ci po prostu zarzucamy i teraz prawdopodobnie przy życiu E po prostu muszę wciągać. I co my tu mamy? To jest chyba śledź? Dobra. Zarzucimy jeszcze raz, potem idziemy już do stoczni. No i na tym będziemy chyba kończyć dzisiejsze spotkanie, okej? To jest takie fajne, nieangażujące zajęcie. Włowienie ryb. Strasznie łatwe. Oto jesteśmy. Stocznia Alberta. A więc idź i ulepsz swoją stację schematową, coś tego typu. To jest jedyna nadzieja na posprzątanie tego bałaganu. Zastanawiam mnie, z czego to wszystko jest stworzone. Ale, zwracając uwagę na zapach, lepiej... Aha. Jest to prawdopodobnie 7 różnych rodzajów brudu i kurzu. Dobra. A więc na łódź. Trzymam sobie na łódeczkę. I siadamy, wiosłujemy. Kot na ramieniu. Ekran wczytywania. I oto jesteśmy. Witaj w mojej stoczni, młody podróżniku. Gdzie moje ceny są najlepszym przyjacielem klientów. Jestem Albert. Jestem w biznesie budowania statków od wieków. Powinienem chyba wywnioskować, że jesteś nowym przewoźnikiem dusz. Oczywiście, że jesteś. Co jak czy siak. Byłaś w stanie przeprowadzić tutaj... wystartować z tym statkiem, przeprowadzić go tutaj. Gwen miała rację. Prowadząc cię do mojego... Humble to nie wiem do końca, nie pamiętam teraz tego słowa, ale do mojego przybytku. Zobaczmy, co tutaj masz. Nie złałudź, czy coś tego typu to było. Zabawne. Wygląda dokładnie tak samo jak ta, którą zbudowałem jakiś czas temu i przechowywałem w moim starym... w mojej starej stoczni. Widzisz, Haron nie był zadowolony, jeśli chodzi o jego starą arkę. Tak właściwie on ciągle narzekał na wszystko. Ale klient zawsze ma rację. Więc budowałem mu nową, lepszą. Oczywiście nigdy nie porzucił swojej dawnej łodzi. Stare nawyki nigdy nie umierają, ale nie przejmuj się, możesz zachować to. Nazwijmy to po prostu pożyczką. I pozwól, że ci coś powiem. Wiesz, że zawsze żartujemy tutaj na temat konstrukcji? Nie przejmuj się. Dalej nad tym pracujemy. No, kolejny suchar. Tak, tysiak. Z odrobiną miłości...
będzie ten ptaszek znowu będzie piękny, czy coś tego typu. Czyli ogólnie, że ta łódź znowu nabierze kształt piękności tego typu. Pierwszą rzeczą, którą potrzebujesz, jest porządny stół ze schematami. Jako, że to twój szczęśliwy dzień i czuję się dzisiaj dosyć hojnie, dam ci go za darmo. Aha. O, tylko ostrzegam, jest to dosyć surowe pod względem funkcjonalności. A następne ulepszenia przychodzą za taką małą cenę, że będziesz chciała je zakupić prawie natychmiastowo. Po prostu wskaż mi, co mam ulepszyć w twojej łodzi. Dobra, ulepszenia. I co my tu mamy? Okej, czyli można tu jakoś ulepszać łódź, wielkość, jakieś inne rzeczy, co nie wiem do końca jak działa. Ale jak widać, jest tutaj dużo różnych funkcji, które musimy zrobić, nie do końca wiem co i jak. A tu mamy schematy, które pokazują, co będziemy mogli tworzyć. Domek dla gości, tutaj dostaniemy ogród, pole, kuchnia. Tutaj będzie potem bardziej zaawansowane budynki jakieś przetwórcze, jeszcze lepsze jakieś rzeczy, ale dobra, nie przejmujmy się tym, bierzemy to. I tu tyle? Już jest? Okej. Teraz będziesz mogła budować i edytować różne rzeczy na swojej łodzi. Co za treat, to chyba był jakiś tam podarunek, czy tam jakiś... Nieważne, dobra. No, a więc jeśli będziesz chciał do końca ulepszyć jakieś rzeczy na swoim statku, typu komfort czy coś, ja jestem gościem, do którego powinno się udać, coś tego typu. I powróć, jeśli będziesz czuć, że twoja łódź jest trochę zbyt zatłoczona. Żegnaj. Dobra, wiecie co? Fajnie i w ogóle. Ale jak mówiłem, to na dzisiaj tyle, także więc dziękuję bardzo za uwagę. Następne rzeczy zrobimy oczywiście w kolejnym epizodzie, tak więc po prostu trzymajcie się. Hej, hej.